Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Oni nigdy nie będą cywilizowani. Z nieba spadli kobieta, namiot i pies. Tak mówią, chociaż nikt nie widział. Opowieści lubią się rozdymać, jak martwa foka, więc może byli tu od zawsze. Przez lata pies spał zwinięty w kłębek, namiot chronił przed wiatrem, a kobieta siedziała pochylona, jakby szyła. Kurtki, futrzane rękawice, buty. Wszystko, co pozwalało przeżyć na lodzie. Nie wiadomo, kiedy pierwszy raz odwiedzili ich obcy, ale odtąd wracali co roku. By tu dotrzeć, przejeżdżali nawet kilkaset kilometrów psimi zaprzęgami po zamarzniętym przez dziewięć miesięcy w roku morzu. Zabierali znajomych i krewnych. Niektórzy zostawali w okolicy, by pobyć dłużej, inni wracali już po spękanym lodzie. Namiot ledwo wznosił się nad powierzchnią, ale i tak nazywali go górą. Psa jak to psa, trzymali na dystans, za to kobietę każdy chciał mieć dla siebie. Któregoś roku postanowili ją zabrać. Nie dała się ruszyć, więc odrąbali jej głowę. Po drodze pod saniami załamał się lód i podróżni ledwo uszli z życiem. Jedni mówią, że to zły duch Torngarsuk otworzył morze za karę i ku przestrodze. Drudzy, że obciążony zaprzęg ważył tyle, co po udanym polowaniu na niedźwiedzie i że to chciwość przegrała z siłami natury. Może Bafina jest tak przejrzyste, że gdyby otworzyć oczy pod wodą, być może nadal byłoby widać tamten odłamek leżący na dnie w okolicach osady którą w końcu nazwano Savisivik, czyli tu, gdzie można znaleźć żelazo. Zawik to znaczy nóż. Meteoryty z Savissivik przez wieki służyły inochuitom głównie do wyrabiania noży i ostrzych harpunów. Od południa wyspy, skolonizowanego w X wieku przez wikingów, a potem w XVIII wieku przez duńczyków, oddzielał ich lud zatoce Melvila. I dopiero w 1818 roku szkocki kapitan John Ross, podczas przeszukiwania przejścia północno-zachodniego, spotkał ludzi w cieśninie Smefa. Mieszkali na przylądku, który Ross nazwał Kap York, i myśleli, że na świecie nie istnieje nikt poza nimi. Dwustu łowców z rodzinami żyło w ciągłym ruchu i porządku dyktowanym przez pory roku. Przybyszów wzięli za bogów w wielkich łodziach i opowiedzieli im o kobiecie, namiocie i psie, ale odmówili pomocy, gdy tamci zapragnęli ich zobaczyć. Dopiero w 1894 roku polarnik Robert Edwin Peary przekonał jednego z mężczyzn, by zabrał go psim zaprzęgiem w tamto miejsce. Jechali przez 11 dni. Po dotarciu na miejsce Amerykanin wyrył na każdym głazie P, by nie było wątpliwości, do kogo należą. Od pierwszego spotkania zachodni podróżnicy korzystali z pomocy i doświadczenia inochoitów przy ekspedycjach polarnych. Handlowali skórami i gromadzili wytwory miejscowej kultury, które sprzedawali z zyskiem w swoich krajach. Peary uczył się od miejscowych technik podróżowania, polowań i przetrwania w ekstremalnych warunkach, a w zamian przywoził z USA między innymi broń, cukier i kawę. Uważał, że skoro zaopatruje mieszkańców w nowoczesne noże, żelazo z meteorytów nie będzie im już potrzebne i można je zabrać, a tym samym przywiązać do siebie swoich haskich, jak zdarzało mu się określać miejscowych. Na przełomie XIX i XX wieku trwał wyścig do jeszcze nieodkrytych miejsc na mapie świata. Wyprawy polarne wymagały ogromnych pieniędzy i organizatorzy musieli na własną rękę znajdować źródła finansowania. Te wysychały, gdy nie udawało się wypełnić zdobycznych obietnic, i na powrót wybijały, gdy pojawiała się nadzieja odkrycia nowego terytorium lub chociaż materiału, który można było zaprezentować publiczności. Pili przypływał na Grenlandię od 1886 roku z zamiarem zdobycia bieguna północnego. Meteoryty mogły zapewnić mu prestiż i sławę potrzebną do znalezienia sponsorów kolejnej ekspedycji. W 1895 roku udało mu się zgromadzić fundusze i przypłynąć po psa i kobietę. Załadunek zajął pięć dni, bo statek nie mógł dobić do brzegu i trzeba było ciągnąć łodzie po lodzie. Pies ważył prawie pół tony, kobieta niecałe trzy. Namiotu nawet nie ruszono. Nikt nie dysponował sprzętem do transportu ponad 34 ton. Następnego lata Piri wrócił większym statkiem. Członkowie załogi przez 10 dni próbowali uwolnić głaz z wiecznej zmarzminy, jednak ziemia nie chciała go wypuścić. Podczas tej ekspedycji wykonywano też szkice krajobrazu i zdejmowano gipsowe odlewy twarzy mieszkańców. Ten materiał miał posłużyć do budowy nowej wystawy w amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej na zlecenie antropologa Franza Boasa. Boaz marzył, kiedyś przywieziono do Nowego Jorku żywego inochoite, którego można by przestudiować na miejscu. Po powrocie Piri zorganizował konferencję, na której pokazywał zdobycze, m.in. kajaki, naczynia i ubrania mieszkańców północy. Zaprezentował też kości wyjęte z grobów i z dumą przyznał, że należały do jego znajomych. Grenlandzkim krewnym zmarłych wyjaśnił, że zabiera szczątki, by je pochować w cieplejszym miejscu. W 1897 roku namiot w końcu udało się dotaszczyć na brzeg i ochrzczono imieniem Anichito na cześć córki polarnika. Do wciągnięcia go na statek posłużył specjalnie w tym celu zbudowany drewniany most. Miejscowych, którzy pomagali, wynagrodzono sucharami, bronią, nożami i amunicją. Podróży powrotnej towarzyszyły burze i sztormy. Meteoryty zostały później sprzedane do Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej a 40 tysięcy dolarów zysku przeznaczono na edukację córki Pirego. Kobieta, namiot i pies znajdują się tam do dziś. hito to największy na świecie meteoryt wystawiany w przestrzeni muzealnej. Wyrywając głazy z ziemi, Piri pozbawił mieszkańców tej części Grenlandii ważnego miejsca spotkań i surowca do produkcji narzędzi. Ląd, z którego zabrano żelazo, nazywa się wyspą meteorytów, mimo że została po nim tylko dziura w ziemi. Fragment jednego z mniejszych odłamków można zobaczyć w Kaanak. Małe muzeum przez większość czasu stoi zamknięte, bo w pandemicznym roku nie przypłynął tu żaden turystyczny statek, ale teraz w ramach szkolnych zajęć odwiedza je grupa uczniów podstawówki. Stoję z tyłu i czekam na swoją kolej, by przyłożyć dłoń do gładkiej powierzchni. Przyglądam się nożom, ostrzom harpunów, resztkom po zatopionych statkach, narzędziom zrobionym z kości, saniom, młynkowi do kawy na korbkę i wiszącemu pod sufitem sztucerowi. Opisy są po angielsku i duńsku. Wy też bawicie się takimi drewnianymi zabawkami? Żartuję przy jednej z gablot. Are you kidding? Nagramy w gry w sieci. Oburzają się ćwicząc angielski. A ty skąd jesteś? A masz męża? A ile masz lat? A ja mam brata? A ja lubię kolor czerwony. A ja niebieski? A jaki masz telefon? A jakie masz gry? Odpowiedzi towarzyszy pomruk niedowierzania. Żadnej? A masz chociaż TikToka? Rozkładam ręce. Nauczyciel przywołuje uczniów do drugiego pomieszczenia, ja zaś przesuwam wzrokiem po czarno-białych zdjęciach. Na jednym z nich widać grupę czterech inuhoitów na schodach drewnianego budynku. Są ubrani w eleganckie, jak na koniec XIX wieku, spodnie i marynarki, tyle że żadna z nich nie leży jak powinna. Od lewej stoją Nukta, Ujsaqafsak, Minik i Kisuk, sfotografowani 11 grudnia 1897 roku. Nuktakowi nie dopina się guzik, co widać tuż nad złożonymi na piersiach dłońmi. U Kisuka też dolny niedopięty, ale mężczyzna trzyma ręce wzdłuż ciała. Usaka w sak siedzi, więc guziki się rozłażą. Minik jako jedyny ma w pełni zapiętą kurtkę, ale może dziecku było łatwiej dopasować. Wszyscy mają półdługie włosy i eleganckie nakrycia głowy. Tylko kurz na butach przypomina tutejszy. W oknach za plecami pozujących odbijają się drzewa. Niebo musi być zachmurzone, bo na zdjęciu nie ma głębokich cieni. Żaden ze sfotografowanych się nie uśmiecha, a Minik przygryza dolną wargę. Mimo, że fotografię wynaleziono niewiele ponad pół wieku wcześniej, czas naświetlania zdjęcia musiał być stosunkowo krótki, co widać w ostrości spojrzenia nierozmytej mruganiem. Fotografowi udało się uchwycić udrękę. Chcesz zobaczyć coś naprawdę przerażającego? Pyta szeptem jeden z chłopaków. Pewnie. To chodź. Pcha mnie w kąt za głównym pomieszczeniem ekspozycji, gdzie przy oknie leży stos zasuszonych much. One tu wlatują, kiedy jest ciepło, wzdryga się. I potem nie mogą się wydostać. To najstraszniejsze, co widziałem w życiu. Na zdjęciu widać czterech, ale na statku Piraeusza poza meteorytami znajdowało się sześcioro inuchoitów. I nie tyle na pokładzie, ile pod nim. Boas prosił o jednego, ale polarnik miał gest. Łowcy Nukta i Kisuk pracowali dla Amerykanina wcześniej, więc dostali propozycję wyjechania na rok i powrotu ze skarbami dla całej społeczności. Nukta zabrał żonę Atangane i dwunastoletnią córkę Awiak. Wdowiecki Suk, sześcioletniego syna Minika, a łysaka zgłosił się sam. Wiele napisano o trudach przewiezienia meteorytów, ale mało kto zajmował się kondycją ludzi pierwszy raz wystawionych na tak długą morską przeprawę. Po dotarciu do Nowego Jorku nie opuszczali statku, który tylko w ciągu trzech dni odwiedziło 30 tysięcy Amerykanów, chętnych spojrzeć w oczy słynnym mieszkańcom północy. Pisały o tym wszystkie codzienne gazety. To one wtedy dyktowały nastroje społeczne, i każda negatywna wzmianka mogła się skończyć fatalnie dla pozyskiwania sponsorów. Więc Inuitów przeniesiono ze statku do piwnicy Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, ale nawet tam nie znaleźli wytchnienia od ciekawskich spojrzeń. Po kilku dniach, w cieple i wilgoci, zaczęli chorować na zapalenie płuc. Zabrano ich do szpitala, a po powrocie ulokowano w suchych kwaterach na jednym z wyższych pięter muzeum. Klimat nadal im nie służył, więc zamieszkali poza miastem, w domu należącym do dyrektora instytucji Williama Wallace'a. Od zejścia na ląd Robert Peary ani razu nie zainteresował się losem przyjezdnych. Mówił, że często go pytają, jaki jest pożytek z Eskimosów dla świata. Oni są zbyt daleko, odpowiadał, by być jakimkolwiek pożytkiem dla komercyjnych przedsiębiorstw, a ponadto brakuje im ambicji. Nie mają literatury, sztuki ani poprawnego języka. Żyją instynktownie, podobnie jak lisy albo niedźwiedzie. Ale zwracał uwagę, że są to ludzie godni zaufania i wytrzymali czym dowiodą swojej wartości dla człowieczeństwa, bo z ich pomocą świat odkryje biegun północny. Przeprowadzka za miasto nie uchroniła Inuhoitów od kolejnych chorób. Pierwszy zmarł Kisuk. Według tradycji zmarłego powinno się pochować w ziemi na oczach rodziny, leżącego na wznak na skórach, przysypanego kamieniami w towarzystwie psów i kajaka. Pracownicy muzeum zorganizowali pochówek dostosowany do amerykańskich realiów i dopilnowali, by uczestniczył w nim minik. Miesiąc później odeszła Atangana. Szybko zrozumiano, że przywożenie inuchoitów do Ameryki było pomyłką. Piry jednak zniknął, a statki o tej porze roku nie dopływały dalej niż do Labradoru. Czworo żyjących przeniesiono wyżej, w góry, w czystsze i chłodniejsze powietrze, lecz Nukta i Awiak szybko podzielili los poprzedników. Uyssakawsak dostał się na statek dowodzony przez Pirego latem kolejnego roku i wrócił na Grenlandię. Minik został sam. Przygarnął go dyrektor muzeum wraz z żoną i traktowali na równi z własnym synem. Chłopak dostał ich nazwisko, chodził do szkoły, ale dusił się w zamknięciu. Wsiąkał w amerykańską rzeczywistość, jednak im był starszy, tym więcej rozumiał. Punkt zwrotny nastąpił w 1907 roku, gdy przez przypadek odkrył, że kości ojca i pozostałych zmarłych wcale nie zostały pochowane. Tylko są wystawione w szklanych gablotach Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, a spreparowany mózg kisuka służy studentom do badań. Na ich podstawie powstał artykuł Mózg eskimosa. W duchu późnej frenologii dowodzono w nim, że struktura czaszki determinowała zdolności umysłowe i charakter człowieka. Po tym odkryciu Minik postawił sobie za cel odzyskanie kości ojca i godne pochowanie ich w rodzimej ziemi. Sprawą zainteresowała się prasa, ale muzeum upierało się, że szczątki kisuka należą do instytucji. Wymawiano się tym, że chłopiec nie wystąpił o ciało ojca w chwili jego śmierci, ale zignorowano fakt, że minik miał wtedy siedem lat. Teraz był młodym mężczyzną i jedyne czego pragnął, to wrócić na Grenlandię. Gdy w 1908 roku Piri organizował kolejną wyprawę, Minik poprosił, by go zabrał, ale ten odmówił, tłumacząc się brakiem miejsca na statku. Obiecał, że weźmie Inuchoitę innym razem, ale najprawdopodobniej bał się, że jeśli chłopak wróci i opowie o tym, co się stało z pozostałymi, Piri nie dostanie już żadnej pomocy od miejscowych i nigdy nie dotrze na biegun. Minik nie miał innej możliwości powrotu, więc został w Ameryce. Uczył się w koleżu, próbował na wszelkie sposoby odzyskać kości i zaciągnąć się na statki pływające na północ. W jednym z listów napisał wtedy: Oto cywilizowani ludzie, którzy kradną, mordują, torturują, modlą się i mówią nauka. Moi biedni ludzie nie wiedzą, że meteoryty, których używali, nim zabrał je Piri, spadły z nieba. Ale wiedzą, że głodnego trzeba nakarmić, zmarzniętego ogrzać, a bezradnymi trzeba się zająć i robią to. Czy nie byłoby smutne, gdyby zapomnieli te rzeczy, stali się cywilizowani i zamienili uprzejmość na naukę? Minik wrócił do domu w 1909 roku jednym ze statków, na którym w końcu znalazło się miejsce. Nie pozwolono mu jednak zabrać szczątków ojca. U wybrzeży północnej Grenlandii spotkał Pirego. Ten zaś dopilnowałby, przed zejściem na ląd, chłopak podpisał listę przedmiotów, w które jakoby polarnik wyposażył go na przyszłość. Miał to być ostateczny znak jego szczodrości wobec Inuhoity. W rzeczywistości Minik opuścił statek w tym, co miał na sobie. Nie pamiętał języka, nie miał krewnych i, według miejscowej tradycji, osiągnął dorosłość, więc musiał sobie radzić sam. Mimo otwartości Inuitów i wielu możliwości współpracy z przyjezdnymi, które otwierały się dla kogoś, kto znał angielski, Minik czuł, że Grenlandia nie jest już jego domem. W 1916 roku wrócił do Ameryki. Osiedlił się w New Hampshire, gdzie znalazł pracy przy wycince lasów. Rok później zabiła go Hiszpanka. Został pochowany na miejscowym cmentarzu. W 2013 roku na ścianie budynku Brooklyn Navy Yard namalowano mural z jego podobizną. Nieco wyblakły, znajduje się tam do dziś. Wokół zdobycia bieguna przez Pirriego w 1909 roku przez lata narosło wiele kontrowersji. Przede wszystkim ogłosił swój sukces kilka dni po tym, jak inny Amerykanin, Frederick Albert Cook, oznajmił, że osiągnął ten sam cel rok wcześniej tylko warunki pogodowe zmusiły go do przezimowania w lodzie bez kontaktu ze światem. Za każdym z mężczyzn stały przychylne media, starające się dowieść, kto ma rację. Biegun północny to pozostająca w ciągłym ruchu masa lodu, więc przy ówczesnym sprzęcie trudno było precyzyjnie określić jego położenie. Szala zwycięstwa przechyliła się w końcu na korzyść Pirego, ale niepewność pozostała i do dzisiaj wiele głosów podważa jego pierwszeństwo. Był pierwszy czy nie, dla inuhoitów oznaczało to tylko tyle, że już nie wróci. Zostawił ich dobrze wyposażonych, ale też mocno uzależnionych od dostaw spoza Grenlandii. Pisał, zwykłam na nich patrzeć z przyjacielskim i osobistym zainteresowaniem, jakie każdy człowiek musi odczuwać patrząc na członków jakiejkolwiek gorszej rasy, która przyzwyczaiła się go szanować i jest od niego zależna. W 1910 roku duńsko-grenlandzki podróżnik Knut Rasmussen założył na kapiorku Faktorię Tyle na cześć Ultima Tyle mitycznej północnej krainy zmieniającej położenie wraz z rozwojem horyzontów myślowych i kartograficznych ludzkości. Rasmussen spędził dzieciństwo w Ilulisat i to tam usłyszał o mieszkańcach Zatoki Melvila. Przewidział też, że po zdobyciu bieguna Piri zniknie, więc będzie miejsce na stworzenie stacji skupującej futra i skóry, gdzie przy okazji miejscowi zaopatrzą się w europejskie towary. Jego pomocnikiem i kompanem został obeznany wówczas z Grenlandią duński podróżnik Peter Freuchen, z którym przez kolejną dekadę z powodzeniem prowadzili interesy i finansowali kolejne wyprawy. Była to niecodzienna, bo prywatna kolonizacja. Zajęcie, w ówczesnych kategoriach, ziemi niczyjej i rozciągnięcie duńskiego zwierzchnictwa na północ, co później ułatwiło włączenie tych terytoriów do królestwa Danii. To w budynku po faktorii, przeniesionym do Kaanak w 1953 roku, mieści się muzeum, w którym sześciolatek na zdjęciu przygryza dolną wargę. Kości, Nukta, Kisuka, Atangany i Awiak wróciły na Grenlandię dopiero w 1993 roku po długich międzynarodowych staraniach. Pokrzeb odbył się w obrządku chrześcijańskim. Cztery lata później umieszczono pamiątkową tablicę z imionami pochowanych i słowami: Wrócili do domu. I to pierwszy odróżniający się grup na cmentarzu w Kaanak. Do drugiego przybliża każdy przedmiot rozpakowany u Joanny. Wydawnictwo czarne zaprasza do wysłuchania książki Ilony Wiśniewskiej: Migot z krańca Grenlandii. Czyta Monika Chrzanowska. Nagrania Studio Takto. Kadunie. Nie pisze nas zbyt wiele. Biali zawsze biegają z ołówkiem i notesem, jakby niczego nie potrafili zapamiętać i zapisują mnóstwo nieistotnych rzeczy. A kiedy wracają do swoich krajów, opowiadają o nas same kłamstwa. Z siebie robią zaś wielkich bohaterów. Być może zrobisz tak samo i kiedy pastor nam przetłumaczy, co napisałeś, będziemy się tak śmiać, że z gór pospadają kamienie. Daj mi swój ołówek, przekreślę wszystko, bo to przecież w większości nieprawda. Łowca Kutsikisok do duńskiego zoologa Krystiana Wibego. Prosili cię, byś opowiedziała ich historię? Prosili, żebyś wypowiadała się w ich imieniu? Mówisz, że ta historia musi zostać usłyszana, ale jeśli ludzie tutaj rzeczywiście tego chcą, sami mogą ją opowiedzieć. Grenlandzko-duńska znajoma w prywatnej wiadomości, gdy opublikowałam na Facebooku zdjęcie z prośbą, żeby trzymać kciuki za mieszkańców Kaanak, bo nie mają łatwo. 2020: Jesteśmy chyba najlepiej opisaną grupą Inuitów na świecie, więc nie dziw się, że mało kto chce z Tobą rozmawiać. Gerd? Pewnie, że znaliśmy. Wszyscy go znali. Przyjacielem mówisz. Ale co, powiedział ci, że jesteście przyjaciółmi, czy sama to sobie wymyśliłaś? Głosy w Kaanak, 2020 Kanak. Odkąd kilka dni temu Dasz-8 wylądował na ubitej ziemi, w nosie i pod paznokciami zalega szorstki pył. W środku dnia chłodne wrześniowe słońce kładzie się poświatą na potężnych górach lodowych, zastygającym morzu i zmarzniętej skórze. Niedawno jeszcze w ogóle nie zachodziło. Teraz, rozciągnięte na wiele godzin wschody i zachody, przerywa kilka godzin ciemności. To ona za niewiele ponad miesiąc będzie tu ustalać codzienność. Na bezdrzewiu najdłuższe cienie rzucają ludzie, uliczne latarnie i drewniane krzyże. W nowych miejscach chodzę na cmentarze i wysypiska śmieci. Jedne i drugie leżą zwykle na uboczu zdarzeń, ale wprowadzają w historię, które przy odrobinie szczęścia będzie można usłyszeć od żywych. W Kanak nie ma asfaltowych dróg, do cmentarza wiedzie piaszczysta trasa, wzdłuż której stoją ławki z europalet, a groby ciągną się w kilkudziesięciu rzędach ogrodzonych kamieniami. Roztacza się stąd szeroki widok na północną część Morza Baffina, miasto i od lat niezamieszkaną wyspę Kekirtarsłak, albo Kikirtat. Przypis. Nazwy miejscowe w Grenlandii Północnej mają często po kilka wersji, więc za punkt wyjścia służy mi oficjalna strona internetowa gminy, ale zapisuję też alternatywne wersje podawane przez mieszkańców. Koniec przypisu. Wiatr pędzi z północy na południe, pokrywa wszystko burym nalotem i znika za wzgórzem, gdzie poluje się na wilki. Jest tak cicho, jak tylko potrafi być na obrzeżach mapy. Samotne czeczotki i pary kruków. Zimą zostaną tylko odbite od lodu rytmiczne nawoływania tych drugich. Wśród identycznych białych krzyży, uwagę zwracają dwa nagrobki: kamienna pamiątkowa płyta i białe dziecięce łóżeczko wyłożone maskotkami. Na razie jeszcze nic mi nie mówią. Na razie stoję u Gerta. I dopiero z informacji na tabliczce dowiaduje się, że miał drugie imię. Drugi tydzień w Kanak zaczyna się od niesienia wanny. W tym najdalej na północ wysuniętym mieście Grenlandii woda do domów dostarcza cysterna albo samemu obłupuje się i topi lód z brył leżących przy wejściach. Więc wanna to głównie pojemnik na drobiazgi. Wody używa się tylko tyle, ile niezbędne. Albo jeszcze mniej. W mieście nie ma też kanalizacji. W ubikacjach do siedzisk z dziurą wkłada się czarne worki, które po kilkudniowym napełnianiu, zawiązane drutem, wynosi się na zewnątrz, skąd traktor z przyczepą wywozi je na wysypisko. Wannę dźwigamy we dwoje, ale on prosiłby go wspominać jak najrzadziej, bo to historia nie o nim, lecz o jego przyjaciołach. Ledwo się znaliśmy, gdy zaproponowałbym poleciała z nim do Inohoitów. Najbardziej północnych, rdzennych ludzi na świecie. Oni niedługo znikną, powiedział. To ostatni moment, żeby poznać tę prastarą kulturę. Teraz sam jest już przyjacielem i niesie tam, gdzie ciężej. Inochyt to znaczy wielcy ludzie, liczba pojedyncza nochłak. Mojego przyjaciela nazywają życzliwie Kaduna Eskimo, więc przystałby w tej opowieści być po prostu Kaduną obcym odpornym na zimno, który je wszystko jak leci i potrafi się śmiać z samego siebie. Słowo pochodzi od zestawienia kadu, brew, i na, brzuch, bo obcy tradycyjnie kojarzyli się z bujnym owłosieniem na twarzy i objętością w pasie. Kaduna bywa tu od ponad dekady i coraz sprawniej włada miejscowym dialektem zwanym awanachłamjutyt, inuchłachtyt albo kwanamityn. Tu to znaczy w północnej części gminy Awanachła, równorzędna nazwa Awanata, na którą składają się cztery miejscowości: Kanak 619 mieszkańców Savisivik, 72 mieszkańców, Siorapaluk – 41 i Kekertat 26 mieszkańców. Cała gmina liczy niecałe 11 tysięcy osób i zajmuje powierzchnię ponad pół miliona kilometrów kwadratowych. Jej ogrom widać nie tylko na mapie, ale też w rozkładzie lotów, bo Kanak i stolica gminy Ilumisat, z populacją sięgającą pięciu tysięcy, dzieli tysiąc kilometrów i samolot raz w tygodniu. Kaduna przyleciał z zamiarem przezimowania. Ja zjawiłam się z książką, której okładka przedstawia Gerta. Chłopaka stąd. Napisałam ją dwa lata wcześniej po pobycie w domu dziecka na zachodzie Grenlandii, gdzie mieszkał. Pracowałam tam jako wolontariuszka, a on zazwyczaj omijał mnie wzrokiem. Robił to nawet wtedy, gdy z nudów fotografował pożyczonym ode mnie aparatem i sporo czasu spędzaliśmy razem zrzucając zdjęcia na dysk. Chcę wierzyć, że wtedy się zaprzyjaźniliśmy że objawem sympatii były uniesione kciuki wysłane na Messengerze przez prawie rok od mojego wyjazdu, zdjęcia z wycieczek, spływania kajakiem albo te kilka ostatnich ujęć z początku 2018 roku przedstawiające pomarańczową łunę nad Czarnym Morzem i charakterystyczną górę w tle. Tę samą, którą widzę tu od kilku dni. Gart odwiedzał czasem matkę w Kaanak. Spędzał tu wakacje i święta. Jeszcze w domu dziecka słyszałam że bardzo tęskni za północą. Być może podczas tej ostatniej wizyty postanowił odebrać sobie życie. Drogi Garcie, jesteś wspaniałym chłopakiem. Dziękuję za to, czego mnie nauczyłeś. Trudno się zgodzić z Twoją decyzją, ale szanuję ją. Mam nadzieję kiedyś poznać kuzyna, którego nazwano Twoim imieniem. Odpoczywaj. To w skrócie napisałam w odręcznym liście wysłanym do domu dziecka jeszcze tego samego dnia, kiedy zadzwonili. Potem wielokrotnie wgapiałam się w zdjęcie łuny, próbując w nim znaleźć zapowiedź. Wiele lat temu jeden z moich ulubionych autorów powiedział, że prawdziwy pisarz opisuje obsesję. Nie wiadomo, czy grenlandzki 17-latek był obsesją, ale na pewno nieraz zadawałam sobie pytanie, czy można mu było pomóc. A jeśli. To czy mogłam się na coś wtedy przydać? Książka z gartem na okładce kończyła się informacją o jego śmierci. Im dłużej jednak o tym myślałam, tym mniej mogłam uwierzyć w to, co napisałam. Wiedziałam, że w końcu trzeba będzie sprawdzić dwie rzeczy za czym tak tęsknił i czy ktoś tęskni za nim. Propozycja wspólnej podróży z Kaduną była szczęśliwym zrządzeniem losu w tym całym nieszczęściu. Teraz chodzę z książką jak z listem żelaznym, i nie opuszcza mnie wrażenie, że to tylko zbędny papier. Awanachła nie ma oficjalnej wersji pisemnej, więc istotne rzeczy nadal przekazuje się ustnie. Śmierci w ciągu roku jest tu kilka, i tamta sprzed dwóch lat już zaciera się w zbiorowej pamięci. Niedługo przed naszym przyjazdem umarła nastoletnia dziewczyna. Na cmentarzu leżały świeże, plastikowe kwiaty. Zdjęcie w foliowej koszulce jeszcze nie wypłowiało. Vanana też jest z plastiku. Pomagamy w przeprowadzce Juanny Nieplatu, znajomej kaduny, u której się zatrzymaliśmy. Przenieśliśmy już dwie kanapy, piętrowe łóżko, małą lodówkę, stół, krzesła i stos miękkich pakunków. Pod nogami plączą się szczeniaki jedynej tu dozwolonej rasy grenlandzkiej. Kursujemy góra-dół. Z domu niebieskiego do położonego dwa rzędy niżej czerwonego. Nie ma wiatru, temperatura około zera. Oddycha się zimnym, pustynnym powietrzem. Na taras domu, który mijamy co jakiś czas, wychodzi na papierosa postawny mężczyzna o nietutejszych rysach twarzy. Gdy niesiemy podłuchy od kanapy, rzuca haj. Przy krzesłach pyta, po co tu przyjechaliśmy, a podczas odpoczynku przy taszczeniu banny zaprasza do siebie. Wraca z pracy codziennie około 14 i nigdzie się nie rusza. Ale kogo to kurwa obchodzi? Rzuca dzień później o 14.30. Tu się ciągle ktoś zabija. Jeden chłopak mniej czy więcej, co za różnica. Jest nauczycielem. Przyleciał na Grenlandię 30 lat temu z żoną, również nauczycielką. Większość czasu spędzili na wschodzie wyspy. Wracali do Danii, kiedy ich synowie dorastali, a potem znowu dostawali kontrakty na Grenlandii. W Kaanak chcą doczekać do emerytury. On przez ponad rok był tu sam, ale kilka tygodni temu wreszcie dołączyła do niego ona. Statek towarowy, który dopływa na północ dwa razy w roku, dowiózł kontener z wyposażeniem ich duńskiego domu, więc już się urządzili po swojemu. Możesz poświęcić dla nich życie i nigdy nie dostaniesz nic w zamian. Mężczyzna mówi płynną angielszczyzną, modulując głos od szeptu po krzyk widać, że lubi, jak go słuchają. Nikomu nie pomożesz. Popatrz na tych ludzi. To żadna prastara kultura, to spierdolona kultura. Nauczyliśmy ich. Nie. Grenlandczycy sami się nauczyli patrzeć tylko na czubek własnego nosa. Tutaj nikt sobie nie pomaga, nawet członkowie własnej rodziny. Narzekają tylko, że rząd nic nie robi. Gdziekolwiek pojedziesz, żalą się, że czegoś brakuje. Mieszkają w kanach, czego się spodziewają? To, że żyją, już jest fantastyczne. To, że ktoś płaci na to ich życie. Nie obchodzą mnie ci, którzy się zabijają, ani tym bardziej ci, którzy kogoś stracili. Oni zazwyczaj stawiają siebie w pozycji ofiary i nie muszą przez chwilę zajmować się własnym życiem. Koleżanka z pracy kiedyś powiedziała, że zmarła jej ciotka i jest w żałobie. Okazało się, że ciotka miała 72 lata, a ta koleżanka nawet jej nie znała, ale musiała mi o tym powiedzieć. Jak ktoś ci umiera, to na chwilę stajesz się kimś ważnym, kimś, komu można współczuć. Pije podaną kawę i skubie kciuk pod stołem. Nie pokazuje po sobie zdenerwowania. Dyskomfort objawia się tylko tym żłobieniem we własnej tkance. Kiedy pieczę, wiem, że muszę usunąć naderwany fragment skóry, więc pociągam jeszcze o milimetr. Ból jest przez chwilę silniejszy, a tuż po oderwaniu na moment znika. Na tych kilka sekund nim pojawi się krew. Rana odwraca uwagę od słów, których z jednej strony nie chce się słyszeć, a z drugiej nie można przestać słuchać. Dania wydaje 4,5 miliarda koron rocznie. Około 2,8 miliarda złotych. Żeby ten kraj mógł przetrwać. Ale Grenlandczycy nie rozumieją, jak funkcjonuje nowoczesne społeczeństwo. Wyjaśnia nauczyciel. Takich jak on, przez wieki kolonialnej zależności wysłano na wyspę z poświęconym przez Kościół kagankiem oświaty. A później, kiedy w 1953 roku Grenlandia z kolonii stała się częścią Królestwa Danii, Grenlandczycy mieli już być tak nowocześni jak Duńczycy. W latach 60. wysłano do Danii około 1600 dzieci w imię tworzenia nowego pokolenia oświeconych obywateli. Młodzi trafiali do rodzin zastępczych, wracali na Grenlandię po roku albo po kilku latach, niektórzy nigdy nie wrócili. Ilu ludzi? Tyle historii. Są te o przyjaznych rodzinach, które stwarzały substytut domu i z którymi dorośli już Grenlandczycy utrzymywali kontakt przez lata. Są te o danizacji, która otwierała drzwi do lepszego świata i do edukacji na europejskim poziomie, ale sporo też opowieści o utracie ojczystego języka, upokorzeniach i przemocy: o tym, że strach i poczucie niższości wplotły się w DNA i że dawanie zawsze idzie w parze z odbieraniem. Ceną szybkiej modernizacji była centralizacja. Z nią rosnące problemy społeczne przesiedlanych, bezrobocie, alkoholizm, nadużycia seksualne, a w efekcie duża liczba samobójstw. Od 1979 roku Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym Danii i odtąd nie ustaje w dyskusjach o całkowitej niepodległości. Nie sposób znaleźć jedną narrację na temat tożsamości współczesnych Grenlandczyków. Jedni pewnie zgodzą się z grenlandzką poetką Katy Frederiksen, która w wierszu Jajmo in romme, Muszę przyznać, pisze Muszę przyznać, że mam coś do powiedzenia. Muszę przyznać, że urodziłam się w Grenlandii i mam duńskie obywatelstwo. Muszę przyznać, że jestem w stu procentach inuitką i nie jem surowego mięsa. Muszę przyznać, że jestem grenlandką i nigdy nie widziałam niedźwiedzia polarnego. Muszę przyznać, że wierzę zarówno w szamanów, jak i w Boga. Muszę przyznać, że myślę po grenlandzku i piszę po duńsku. Muszę przyznać, że nie przepadam zamówieniem po duńsku. Muszę przyznać, że kocham swój język. Ja i mój kraj rozmawiamy po grenlandzku. W jakim języku rozmawiasz z moim krajem? Drudz być może podpiszą się pod słowami Niewiak Corneliusyn, Jednej z najważniejszych grenlandzkich pisarek młodego pokolenia. Doprowadza mnie do szaleństwa, że pochodzę z Grenlandii. Doprowadza mnie do szaleństwa mój grenlandzki wygląd i moje blizny. Doprowadza mnie do szaleństwa, że nie jestem Duńczykiem. Doprowadza mnie do szaleństwa, że jestem Grenlandczykiem. A inni pewnie będą to widzieć zupełnie inaczej. Oni nigdy nie będą cywilizowani ocenia mój rozmówca. Idź, zapytaj pierwszego lepszego, po co rano wstaje i idzie do pracy. Nie będzie wiedział. Może niektórzy potrafią postawić jakiś budynek, odebrać telefon, ale nie potrafią zarządzać. Muszą im w tym pomagać inni. Dlaczego zdecydowałam się uczyć kogoś, kto nic nie wie? Bo mogę się zrelaksować. Jego głos przechodzi w uśmiechnięty szept. Co co chcą, staram się uczyć najlepiej, jak potrafię, ale pozostałych mam gdzieś. I w ogóle mnie to nie przygnębia. Gotuję obiad, włączam telewizję i mówię sobie, że to był dobry dzień. A potem rozmawiamy z żoną o świetle, o odcieniach niebieskiego na lodzie. Żona wchodzi do domu, siada przy stole, ale poza krótkimi dopowiedzeniami nie odzywa się ani jednym dłuższym zdaniem. Potakuje albo patrzy w okno z widokiem na miasto, którego jej mąż tak nienawidzi. Pytam o przyszłość. Przyszłość to luksus. Odpowiada mężczyzna. Również dla cywilizowanych ludzi, tyle, że my o niej nie myślimy, bo zakładamy, że będzie częścią naszego życia. Kiedy ich tutaj pytam, co chcesz robić w życiu, nie wiedzą. Nie myślą o przyszłości. A kiedy ta przyszłość do nich przyjdzie, będą mieli dzieci, na które dostaną pieniądze. Skończą jak ich rodzice. Tu się nic nie zmieniło przez ostatnie 25 lat. Czasem jest nawet gorzej. Przysyłają psychologów, ci chwilę tu popracują, wyjeżdżają z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku i rzadko wracają. A ty, jak się tu czujesz? Pytam żonę, kiedy mąż wychodzi na papierosa. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Poczułam się lepiej, kiedy przypłynęły nasze rzeczy z Dani. Tam pod oknem stoi mój fotel. Dużo robię na drutach. Wasz dom jest bardzo europejski jest normalny. Znasz jakieś inne kobiety tutaj? Mam kontakt tylko z mężem. Ten wraca do stołu i przejmuje odpowiedzi. Przyjaźnicie się z kimś? Nie i nie zamierzamy. Szkoła zapewnia dość relacji towarzyskich. Przyjaciele? Nigdy. Z tymi kilkoma Duńczykami nie będziemy się przyjaźnić tylko dlatego, że są naszymi rodakami. Chodzimy do nich, jeśli potrzebujemy, żeby coś zostało dobrze zrobione. Tu wszystko zależy od nastawienia. Ja wybrałem bycie szczęśliwym, a do szczęścia potrzebuję mojej żony, nikotyny i tego widoku. Wskazuje na okno i zawieszone nad morzem łańcuchy gór lodowych. Nie widać wyraźnie, bo szybę pokrywa lepka sadza zawodowego wypalenia, której mimo kilku prób nie udaje się zetrzeć dłonią. Przez wiele dni nie będzie jej też można zmyć ze skóry, ani tym bardziej wyrzucić z głowy. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.